Cześć, ja nazywam się Bartek i zapraszam Cię dzisiaj do zapoznania się z Rule of 40, czyli frameworkiem do wyceny startupów technologicznych. Framework to jest taki zbiór zasad, których będziemy używali właśnie do wyceny spółek, które są albo startupami, albo znajdują się na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju i należą do spółek technologicznych, a dokładnie spółek, które zajmują się wytwarzaniem różnego rodzaju oprogramowania. Partnerem dzisiejszego cyklu jest spółka Freedom Finance Europe, która jest właścicielem portalu freedom24.com. Oczywiście, jak zawsze, na początku ważne zastrzeżenie, które przede wszystkim będzie istotne w części praktycznej, która znajduje się na samym końcu dzisiejszego nagrania, a więc ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystko, o czym dzisiaj mówię, to są po prostu moje poglądy i jest to kwestia wyłącznie edukacyjna. Ok, przechodząc do naszego Rule of 40, czyli do naszego frameworka, czyli naszego zbioru zasad, które będziemy stosowali do wyceny spółek technologicznych. Rule of 40, czyli zasada 40, to jest metryka bardzo popularna, właśnie stosowana w wycenie spółek technologicznych, które szybko rosną. I ta metryka mówi, że wzrost spółki i jej marża powinny być w sumie równe 40 i więcej procent. A więc tempo rozwoju spółki plus marża tej spółki powinny nam dać 40 i więcej i wtedy mamy do czynienia z najlepszym przedstawicielem spółek technologicznych. Zanim jednak zagłębimy się w temat tego frameworka czy tych zasad, zastanówmy się, czym jest SaaS. Pozwolę sobie posłużyć się definicją Microsoftu, a więc SaaS, czyli Software as Service, albo po polsku oprogramowanie jako usługa. Jest to rozwiązanie, które zapewnia użytkownikom możliwość łączenia się z aplikacjami opartymi na chmurze za pośrednictwem internetu i korzystania z nich. I typowe przykłady to poczta e-mail, kalendarz i narzędzia biurowe. Więc to jest rozwiązanie, którym my jako użytkownicy w ogóle nie przejmujemy się tym, czy mamy wszystkie wymagane aktualizacje, czy całe wymagane oprogramowanie na swoim komputerze, czy nasz komputer w ogóle jest w stanie udźwignąć, mówiąc kolokwialnie, wymagania sprzętowe, jakie dana aplikacja dyktuje. Jedyne, czego potrzebujemy, to komputer z dostępem do internetu i właściwie przeglądarka internetowa i całą resztę zgodność tego oprogramowania, czy jakby jego poprawne działanie zapewnia już dostawca tej usługi. Przechodząc dalej do dalszej części definicji, SaaS to kompletne rozwiązanie programowe kupowane w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem od dostawcy usług w chmurze. A więc płacimy za możliwość używania aplikacji w swojej organizacji, a użytkownicy łączą się z nią przez internet, zazwyczaj przy użyciu przeglądarki web. Cała podstawowa infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące oraz oprogramowanie danej aplikacji znajdują się w centrum danych dostawcy usługi. Rozwiązanie typu SaaS pozwala organizacjom szybko zacząć korzystać z aplikacji przy minimalnym koszcie wstępnym. Praktycznie nie ma żadnych potrzeb instalacji nowego oprogramowania, nie ma potrzeby kupowania specjalnie dedykowanego komputera, który będzie w stanie poradzić sobie z tym oprogramowaniem. Dostajemy świeżutki komputer, niekoniecznie najwyższej klasy i w zasadzie jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć korzystać z tego oprogramowania, jakim jest poczta, kalendarz, narzędzia biurowe i inne tego typu rozwiązania, które są oferowane w modelu SaaS. Natomiast model SaaS jest w miarę szerokim pojęciem. Ma dwie dodatkowe podkategorie. Jednym z nich jest Platform as Services i tym najwęższym rozwiązaniem jest Infrastructure as Service. To są rozwiązania, które są nieco węższe. Jak widzimy na tym schemacie, który również pochodzi ze strony Microsoftu, model SaaS to jest kompletna aplikacja, z której my korzystamy. Nie interesuje nas nic, co się dzieje z tyłu tej aplikacji, natomiast pozostałe modele są nieco węższe. Model Platform as Services to właściwie tylko narzędzia programistyczne, za pomocą których możemy tworzyć inne aplikacje. Czasami są to bazy danych, czasami analityka biznesowa, ewentualnie systemy operacyjne. Natomiast model Infrastructure as Service to jest najwęższy model, który będzie koncentrował się tylko i wyłącznie na takim typowym hardware, tak, czyli sprzęcie komputerowym i będzie się zawierał w serwerach i magazynie, w rozwiązaniach dotyczących zabezpieczeń sieciowych. No i oczywiście w tym modelu cały sprzęt jest zlokalizowany poza firmą, czyli my nie musimy nawet mieć dostępu do tego sprzętu, ma do niego dostęp firma, która sprzedaje nam taką usługę, jaką jest
infrastructure as service. OK, wracając do naszego Rule of 40, jest to właśnie najczęściej wykorzystywana metryka do oceny spółek technologicznych, które działają w modelu SaaS. Dzisiaj będziemy posługiwali się w dużej mierze badaniami opracowanymi przez firmę konsultingową McKinsey, która zbadała ponad 200 spółek w latach 2011-2020, 200 spółek software'owych, które działają w podobnym modelu czy w modelu SaaS-owym. Jak się okazało, zaledwie 16% z tych spółek było w stanie przekroczyć te wymagania stawiane przez Rule of 40. Najlepsze spółki software'owe stosują 4 reguły. Czy my jako inwestorzy powinniśmy szukać śladu 4 bardzo ważnych reguł, aby zidentyfikować najlepsze spółki w tym, na tym rynku? Pierwszą regułą jest ustalenie realistycznych stóp zwrotu. Ustalenie oczywiście przez spółkę, ponieważ to spółka bardzo często publikuje prognozy dotyczące stopy wzrostu czy wzrostu sprzedaży, najczęściej sprzedaży, bo jeszcze w bardzo początkowej fazie rozwoju takie spółki generują najczęściej straty, no ale to właśnie zarząd powinien ustalać te cele rozwoju, to tempo rozwoju powinno być ustalone przez zarząd, przez spółkę. No jak się okazuje, badania McKinsey pokazują, że z tych 200 podmiotów, które były przeanalizowane w latach 2011-2021, zaledwie 1,6% było w stanie utrzymać to konsekwentne tempo rozwoju powyżej 30% średniorocznie przez pełne 10 lat. No i do tego, żeby być w stanie utrzymać tak szybki rozwój, spółki powinny priorytetyzować, czy powinny starać się utrzymać swoich obecnych klientów. Bardzo często, jeżeli popatrzymy na rynku polskim, na taki bardzo bliski nam, przypuszczam, wszystkim segment, jakim jest bankowość. Bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, że banki prześcigają się w oferowaniu jakichś super usług czy super ofert dla nowych klientów. Czyli przyjdź do nas, załóż nas konto i my w zamian za to zaoferujemy Ci ponadprzeciętnie dobre warunki, na przykład na 3-miesięcznej lokacie. No ale po tych 3 miesiącach, kiedy ta lokata się kończy, część klientów po prostu dalej szuka tych najlepszych możliwych ofert, tych najlepszych możliwych lokat na rynku i ucieka z takiego banku, dlatego że ten bank już nie jest, raz pozyskawszy klienta, nie jest dalej zainteresowany utrzymaniem go. I bardzo dużym problemem jest, to właśnie ten sam problem występuje w przypadku spółek software'owych. Poświęcają one bardzo dużo wysiłku na to, żeby pozyskać nowego klienta, a nie zajmują się aż tak bardzo utrzymaniem tego starego. I wskaźnik, który będzie nam mówił o tym, jak spółki sobie radzą właśnie w utrzymaniu tych relacji z obecnie istniejącymi klientami, to jest Net Revenue Retention, albo inaczej NRR, który jeżeli będzie powyżej 100%, to będzie oznaczał, że spółki są w stanie dostarczyć wzrost przychodów ze sprzedaży bez dodawania nowych klientów, czyli te spółki są w stanie na już istniejącej bazie klientów wygenerować wzrost sprzedaży, więc każdy kolejny klient będzie ten potencjalny wzrost sprzedaży przyspieszał. No i spółki, które mają najlepsze poziomy wskaźnika Net Revenue Retention, to 3 takie wybrane perełki, to Twilio, który ma 139%, Elastic 130% i CrowdStrike 128%. Analizując 40 spółek, które działały w modelu SaaS-owym, okazuje się, że te, dla których wskaźnik NRR przekraczał 120%, charakteryzowały się również znacząco wyższą wyceną. Oczywiście z perspektywy inwestora na rynku giełdowym nie muszę dodawać, jakie to jest ważne, ale jak duża różnica to była? W przypadku mediany dla wskaźnika Enterprise Value do przychodów ze sprzedaży, dla spółek, które miały wskaźnik NRR powyżej 120, wycena wynosiła 21, czyli mnożnik 21. Natomiast dla spółek, których wskaźnik NRR był poniżej 120, mediana wskaźników EV do revenue wynosiła zaledwie 9, tak? Czyli to jest 2,3
razy mniej, czy tam 2,3 razy więcej mają, wyższą wycenę mają spółki, które charakteryzują się tym wskaźnikiem NRR powyżej 120. No i jak sam McKinsey zauważa, dzieje się tak dlatego, że ta zmiana klientów to, że tak powiem, mielenie klientami jest bardzo kosztowne, a utrzymanie klienta jest tym kluczowym driverem wzrostu sprzedaży i jakby tej efektywności marketingowej tych spółek. Podsumowując część dotyczącą Net Revenue Retention, przyglądając się spółkom, które działają w modelu SaaS i obserwując przede wszystkim, czy koncentrując się przede wszystkim na tych, które rosną najwolniej, zauważymy, że spółki te charakteryzują się niedoinwestowaniem tak zwanego post-sales support, czyli wsparcia posprzedażowego. Te spółki koncentrują się głównie na pozyskaniu nowego klienta, natomiast nie zależy im aż tak bardzo albo nie mają rozbudowanego działu, który zajmowałby się utrzymaniem tego klienta. Kończy się to tym, że klient szybciej odchodzi, czyli nasz dział sprzedaży nie pracuje nad pozyskiwaniem nowych klientów i dodaniem do już istniejących bazy, tylko właściwie cały czas uzupełnia te ubytki, które wynikają z faktu, że klienci są niezadowoleni. No ale dodatkowo podkopuje to możliwość wykonania cross-sale'a albo up-sale'a. To są takie sytuacje, w których spółka, której klient kupuje jeden produkt, niech to będzie ten typowy jakaś poczta internetowa. Teraz klient, który jest zadowolony z takiego produktu, być może będzie chętny dokupić jakiś dodatkowy pakiet usług związanych z zarządzaniem, nie wiem, czasem, czy z zarządzaniem projektami, cokolwiek ta spółka oferuje. W tym wypadku nie potrzebujemy już jakiegoś dodatkowego wysiłku, żeby w ogóle dać się zauważyć klientowi, bo ta osoba, ten klient, ta firma już zna nasze usługi i dosyć często jest tak, że sama przychodzi i chce coś kupić, jeżeli będzie zadowolony. Jeżeli nie będzie zadowolony, to po prostu odchodzi. Więc jakby koncentrując się na tym sukcesie klienta i jakby ponosząc pewne koszty tego, żeby ten klient był zadowolony, okazuje się, że nasza efektywność marketingowa jest dużo wyższa, czy efektywność marketingowa tych spółek jest dużo wyższa i w ten sposób osiągamy dużo lepsze rezultaty. Więc nie tylko pozyskiwanie nowych klientów, ale właśnie w dużej mierze utrzymanie tych już istniejących. Ok, optymalizacja wydatków marketingowych. W przypadku spółek na tym etapie rozwoju, o jakim mówimy, czyli startupy bądź bardzo szybko rosnące spółki, które jeszcze albo generują same straty, albo dopiero zaczynają generować pierwsze zyski, okaże się, że wydatki marketingowe będą stanowiły 50 i więcej procent przychodów ze sprzedaży w takich podmiotach. Jest to związane z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że oczywiście spółki mogą być nieefektywne, ale po drugie z tym, że obecny model biznesowy przewiduje, że skoro firmy jakby podpisują kontrakty długoterminowe, ale jednocześnie płacą w pewnym odstępie czasu, czyli płacą na przykład co miesiąc, ale mają podpisaną umowę na kilka lat naprzód, czy rok, czy dwa, no to część tych przychodów ze sprzedaży będzie trochę w cudzysłowie opóźniona w stosunku do naszych inwestycji marketingowych. Więc najpierw pozyskujemy tego klienta, najpierw musimy zapłacić naszemu działowi sprzedaży i dopiero później przez jakiś czas obserwujemy przychody, czyli te przychody są w miarę stałe, ale one nie są z góry, tylko one się pojawiają co miesiąc. No i teraz patrząc na spółki, które działają w modelu SaaS, to te spółki, które mają najwyższe wyceny wskaźnikiem EV do przychodów ze sprzedaży, czyli Enterprise Value do przychodów ze sprzedaży, to są te spółki, które są w stanie zrefundować sobie, czy jakby, które są w stanie odzyskać te koszty poniesione na pozyskanie klienta w ciągu 16 miesięcy. Z kolei najgorsze spółki z tego modelu potrzebują prawie 4 lat. Więc mamy 3 razy dłuższy czas potrzebny między najlepszymi spółkami a najgorszymi, żeby odzyskać wydatki, które musimy ponieść na pozyskanie nowego klienta. I znowu najlepsze spółki będą w stanie generować 3,5 razy szybszy, czy 3,5 razy większe dynamiki sprzedaży niż te spółki najgorsze. To oczywiście wiąże się z tym, że utrzymujemy tego klienta. To jest ciągle ten punkt numer 2, czyli wskaźnik NRR. Utrzymujemy klienta, bądź musimy ciągle uzupełniać ubytki klientów. No i czwarta rzecz w miarę oczywista, czyli bądźmy szybcy i reagujmy szybko na zmieniający się
realia biznesowe. I teraz te spółki, które działają w modelu, czy jakby które są, które spełniają te zasady Rule of 40, okazuje się, że są w stanie bardzo szybko reagować na zmiany i bardzo szybko dostarczać użytkownikom czy klientom tych potrzebnych aplikacji. Jak tylko zauważą, że takie aplikacje są potrzebne, zaczynają je dostarczać użytkownikowi. I teraz ta szybkość działania jest bardzo istotnym elementem. Przejdźmy zatem do przykładu praktycznego, czyli HashiCorp IPO. Jest to spółka, która będzie działała właśnie w modelu Infrastructure as Services. Przyjrzyjmy się, jakie są podstawowe informacje dotyczące IPO. IPO będzie, na IPO można się zapisywać do 7 grudnia bieżącego roku. Można to zrobić za pośrednictwem platformy Freedom24. No i średnia cena akcji, czy cena akcji przewidziana w IPO to jest 68 do 72 dolarów, więc taka średnia cena, którą tutaj będę wykorzystywał do obliczeń dalszych, to jest 70 dolarów. Kapitalizacja rynkowa przy tej cenie 70 dolarów za akcję wyniesie 12,5 miliarda, natomiast enterprise value powinno wynieść około 11,4 miliarda. Wskaźnik price to sales będzie się zamykał na poziomie 43,78 dokładnie. Wskaźnik FV to revenue, czyli enterprise value do przychodów ze sprzedaży, to będzie mniej więcej 40,39,79 dokładnie. Tempo wzrostu sprzedaży w ostatnich latach to blisko 50%. Spółka póki co nie jest rentowna, czyli mamy ten bardzo wczesny etap rozwoju i przynosi 38 centów na akcję straty na poziomie zysku na akcję. I zysk operacyjny, czy ten operating margin, wynosi minus 21,9%. Głównymi konkurentami tej spółki są tacy giganci jak Amazon, Microsoft, Google, ale też i mniejsze podmioty typu Red Hat, CyberArk, VMware czy IBM. Czyli generalnie z jednej strony topka tych spółek technologicznych, z drugiej strony trochę mniej znane podmioty, chociaż IBM akurat jest dość mocno znanym biznesem. Przychody ze sprzedaży. Mówiliśmy o tym, że spółki, które będą się charakteryzowały wysokimi wartościami wskaźnika FV to revenue, czyli w tym wypadku właśnie spółka, którą analizujemy, powinny spełniać pewne kryteria, pewne normy. Czyli mówiliśmy o tym, że bardzo trudno jest przez lata utrzymać wysokie dynamiki. Tutaj w przypadku tej spółki od 2019 roku, między 2019 a 2020, dynamika sprzedaży to jest prawie 75%, natomiast 3 kwartały 2020 do 3 kwartałów 2021 to dynamika na poziomie 49,5%. Wydatki marketingowe w roku 2019 wynosiły 89 milionów dolarów i stanowiły blisko 4% przychodów ze sprzedaży. W roku 2020 141 milionów dolarów wydatków marketingowych i 66,6% przychodów, co stanowi 66,6% przychodów ze sprzedaży. Pierwsze trzy kwartały 2020 108 milionów dolarów i 70,2% przychodów ze sprzedaży i pierwsze trzy kwartały bieżącego roku to 142 miliony dolarów i procent sprzedaży 63,5% sprzedaży. Więc widzimy wyraźnie, że spada ten wskaźnik, ten procent sprzedaży, czy wydatki na pozyskanie klienta, sales and marketing, tak, czyli wydatki na sprzedaż i marketing, spadają, jeżeli chodzi o wyrażone jako procent sprzedaży, zmierzają do tego kierunku 50, mówiliśmy 50 i więcej, czyli te najlepsze spółki przeznaczają 50 i więcej procent swoich przychodów ze sprzedaży na wydatki marketingowe. No i też te wydatki rosną dosyć szybko, czyli między 19 a 20 wzrosły o prawie 60%, natomiast między pierwszymi trzema kwartałami 2020 i trzema kwartałami 2021 mamy wzrost o 32%. Ten Rule of 40, czyli nasza podstawowa metryka do wyceny tej spółki, czy do wyceny spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju. Sprawdźmy sobie margin, CFO margin, czyli cash margin, marżę na poziomie
cashu z działalności operacyjnej. No i tak, w poszczególnych latach: w 2019 mamy minus 23%, w 2020 mamy minus 19%, w pierwszych trzech kwartałach 2020 minus 22%. I w pierwszych trzech kwartałach 2021 również minus 22. Wzrost sprzedaży między 19 a 20 75%, co nam daje poziom tego, ten rule of 40 na poziomie 56. Natomiast po pierwszych trzech kwartałach 2021 mamy dynamikę sprzedaży na poziomie 50 niecałych procent i nasze rule of 40 jest na poziomie 27,6, a średnia z tych okresów to 41,8. No i oczywiście Net Revenue Retention, bardzo ważny wskaźnik, 127 punktów, czyli bardzo, bardzo dobrze. Przyglądając się troszkę bliżej spółce, czym ta spółka się zajmuje, czy jakie ma i co ma w swojej ofercie, będziemy mieli cztery, powiedzmy, produkty. Jednym jest Terraform, czyli taki produkt, czy taka aplikacja, która pomaga użytkownikom w łatwy sposób zarządzać infrastrukturą IT, czyli właśnie tym hardwarem komputerowym. Druga rzecz to Vault, czyli Safe, który pomaga ochronić dane firmowe, więc to jest jakiś tam rodzaj network security. Dalej mamy Consul, czyli aplikacja czy rozwiązanie, które zajmuje się automatyzacją projektów czy produktów sieciowych. I jako czwarte mamy Nomada, czyli jest to aplikacja, czy jest to rozwiązanie, które pomaga zarządzać obciążeniem sieci, czyli powinno w pewien sposób prowadzić do sytuacji, w której jeżeli widać, że następuje wzrost ruchu na naszych serwerach, czy na przykład mamy jakiś sklep internetowy, albo właśnie wydaliśmy jakąś grę i teraz wszyscy użytkownicy, którzy kupowali tą grę w przedsprzedaży, nagle rzucają się, żeby ją pobrać, no to Nomad powinien przewidzieć, powinien pomóc nam zwiększyć zasoby, które mamy do dyspozycji, po to, żebyśmy byli w stanie uniknąć problemów z dostępem do naszych usług w momencie tego wzmożonego ruchu sieciowego. No i patrząc po tym, jak spółka rośnie, w 2017 roku, kiedy spółka była założona w 2013, natomiast w 2017 roku przedstawiła te trzy najważniejsze produkty, czyli Terraform, Nomad i Consul, i wtedy w tym czasie miała już 100 klientów, natomiast na chwilę obecną tych klientów ma 2100, czyli wzrost liczby klientów to 21-krotny wzrost liczby klientów. Jednocześnie spółka działa na dosyć szybko rosnącym rynku. Ja tutaj mam dane, które były na 2018 rok, nie znalazłem takich ogólnodostępnych danych na 2021, czy innych niż płatne raporty, ale w 2018 roku przewidywania wzrostu tego rynku były na poziomie 23%. Obecnie ten rynek, czy właściwie ten podsegment SaaS, czyli Infrastructure as Software, powinien rosnąć najszybciej i średnioroczna dynamika wzrostu powinna wynosić 27%. Oczywiście za każdym razem, kiedy analizujemy jakikolwiek podmiot na rynku akcji, musimy sobie zdawać sprawę z ryzyk. Ryzykiem jest wysoki price to sales na poziomie 43,78, natomiast enterprise value do revenue czy do sales wynosi niecałe 40, więc zdecydowanie należy do dosyć wysokich, jest na dosyć wysokim poziomie. No i oczywiście mamy spadającą efektywność na poziomie rule of 40, obecnie to jest 27,6, aczkolwiek wcześniej za ostatnie 11 kwartałów było to 41,8, w związku z czym jest jeszcze bardzo dobrze, natomiast zdecydowanie na poziomie NRR mamy wynik rewelacyjny, no ale jeszcze potencjalnym problemem dla spółki może być zwiększona konkurencja ze strony największych graczy. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu ofertami pierwotnymi, to oczywiście zapraszam na stronę partnera tego cyklu, czyli na portal freedom24.com. Dzięki spółce Freedom Finance Europe jesteście w stanie, czy możemy, my jako Polacy możemy brać również udział w ofertach pierwotnych na rynku amerykańskim. No i w tej chwili analitycy Freedom24 dają nam pewne sugestie do tego, co może się wydarzyć na pewnych IPO. Te IPO są wyselekcjonowane przez analityków
właśnie na potrzeby inwestorów, aczkolwiek spółka, jaką jest Freedom Finance Europe, również buduje pewne portfele akcji amerykańskich i od lipca 2021 roku do listopada 4-miesięczna stopa zwrotu z tego portfela wyniosła 3,1%. No i spółki, jakie wchodziły w skład tego portfela, to m.in. Nvidia, m.in. Alibaba, Freedom Holding, AMD, Icahn Enterprises, PayPal, Meta Platforms, czyli stary Facebook, czy dotychczas znana jako Facebook, Rocket Lab, spółka, która jest startupem, który działa w sektorze kosmicznym. Inny przykład spółki działającej w tym samym sektorze to Virgin Galactic Holdings, ale i Astra, kolejna spółka, która działa w sektorze kosmicznym. Park Hotel and Resorts, ETF-y na rynek chiński, ETF-y na rynek czystej energii i wiele, wiele innych. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.